Zbigniew Nienacki kontra Charles Dickens. Wydawnictwo Klinika Języka. Zbigniew Nienacki. Kto nie zna opowieści o Panu Samochodziku, większość z nas ma je w pamięci i większość myśli o nich pozytywnie. Czy jednak słusznie? Gabriel Maciejewski, wydawca książki Michała Radoryskiego, Nienacki kontra Charles Dickens, ma chyba inne zdanie. Ja jestem wydawcą tej książki, nie autorem, ale książka powstała z mojej inspiracji ponieważ ja zwalczam sentymenty to jest, mógłbym powiedzieć, że jestem zawodowym destruktorem sentymentów bardzo lubię to robić i po prostu no, Zbigniew Nienacki jest taką postacią która się położyła cieniem na życiu kilku pokoleń Polaków jest to człowiek, przez którego ludzie zdawali na historię sztuki nie rozumiejąc czym w rzeczywistości jest historia sztuki tak jak ja, na przykład. Kiemu sporo osób zdało na historię sztuki, dlaczego pan go krytykuje? No ja myślę, sobie nieźle. W Warszawie, jak się zdawało na historię sztuki i ktoś w ogóle powiedział, że w księgarni dotknął ręką książki Nienackiego, to już w ogóle był odstrzelony już go w ogóle nie było. Ale powiedzenie o tym, że on przychodzi na historię sztuki, bo czytał Nienackiego, to już w ogóle katastrofa. A profesor Kowalski z Poznania mówi, że to świetnie. Więc takie są różne. Czas Zbigniew Nienacki był postacią upiorną. W to jest ta tak zwana branża artystyczna, tak? rynek sztuki muzealny, czy jak zwał, tak zwał, no to są rzeczy dość poważne. Tak? Ja je... Traktuje serio. No i między innymi dlatego w tej książce, w zapowiedziach poprosiłem autora Michała, żeby napisał taką listę zapowiedzi, co będzie. No i celowo umieścili na taką pozycję Zbigniew Jenacki kontra Karol Estreicher. Nie ma takiego historyka sztuki, który to ominie. Zwłaszcza, że są wydane dzienniki Estreichera w siedmiu chyba tomach w zasadzie niedostępne, bo nakłady były tak śladowe, żeby tylko swoi znaleźli to i swoi przeczytali. I zrozumieli, a reszta w ogóle ma być wyautowana z tego. Dlatego pomyślałem sobie: Poza tym, ja zawsze jak wydaję książki czy piszę książki, szukam jakiegoś wytrychu. Ale też nie tylko wytrychu, ale takiej metody, która pozwoliłaby mi tę książkę lansować. Tu jak wychodzi serię, a Nienacki pisał w serii. Wiadomo, że ta książka jest prześmiewcza w najoczywistszy sposób, że ta książka jest po to, żeby ludzie zrozumieli, że. Nie można budować swojej wrażliwości na fałszu. Nie można tego robić, dlatego że to jest wrażliwość jest za poważną rzeczą, żeby ją budować na oszustwie. No a ludzie to uwielbiają. Ja nie spodziewam się, że ktoś mi będzie składał hołdy dlatego, że wydałem tę książkę. Autor w ogóle y, nie ujawnia się zupełnie, nie ma w ogóle mowy, żeby on się pokazał. Y, więc raczej spodziewam się gwałtownego ataku, ale że i, i tak jestem atakowany, więc y, nie przejmuję się tym specjalnie. Już przed Wigilią roku 1981 sławny na całą Polskę pisarz książek dla młodzieży Zbigniew Nienacki położył się zmęczony do łóżka. Był sam w swoim wielkim domu w Jeżwałdzie na Pojezierzu Iławskim, w domu, którego zazdrościli mu literaci z Łodzi i Warszawy. Dom ten nabył przed laty, żeby, jak sam opowiadał, uciec od życia wielkomiejskiego. Prawdę mówiąc, nienacki nie miał w całym swoim pełnym niezwykłych przygód życiu najmniejszej szansy na to, by poznać to wielkomiejskie, przed którym rzekomo uciekał. Mieszkał po prostu w Łodzi, pracował w redakcji, a to, przed czym uciekał, można by nazwać lękiem przed partyjnymi i koleżeńskimi intrygami oraz całkowitą niemożnością ułożenia sobie stosunków z poślubioną kobietą. Formuła, której używał życie wielkomiejskie, służyła raczej za wytrych ułatwiający tłumaczenie ludziom nierozumiejącym złożoności sytuacji fakt zamieszkania w nieogrzewanym i pozbawionym prądu do Zimą roku 1981 dom był już rzecz jasna ogrzany, świeciły wszystkie żarówki, a Zbigniew Nienacki i kobieta, z którą zamieszkał, nie musieli już na wyprzódki wybiegać do stojącej w podwórzu drewnianej Sławojki. Teraz jednak tej kobiety nie było. Nienacki był sam i w zasadzie powinien przygotowywać się do Wigilii. Nie czynił tego jednak Miał pięćdziesiąt dwa lata, wystarczająco dużo, żeby dwa razy na dzień myśleć o znajdującym się w Iławie zakładzie pogrzebowym i oferowanych przez jego właściciela cenach za pochówek. Wystarczająco dużo też, by móc popatrzeć w przeszłość i dokonać jakiegoś podsumowania swojej twórczości, która, o czym jeszcze wcale nie wiedział, trzymała się na rynku dzięki dwóm siłom. Poparciu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i dziecięcej wierze czytelników w to, że przygody głównego bohatera tych książek są, jeśli nie autentyczne w całości, to przynajmniej bliskie autentycznym przeżyciom autora. O ile ta pierwsza siła była jak najbardziej realna i dzięki niej mógł Nienacki umieszczać w księgarniach w zasadzie wszystko, co chciał, o tyle ta druga, wydawała mu się kaprysem tylko, który łatwo można unieważnić. Przyszłość pokazała, że było dokładnie na odwrót. Serca wiernych czytelników mogą utrzymać na dobrej sprzedażowej pozycji nawet najbardziej skompromitowanego bohatera, a organizacje, nawet tak potężne i groźne jak PZPR, erodują w końcu i rozpadają się w proch. Tego jednak Nienacki w roku 1981 nie wiedział i wiązał swoją przyszłość z treściami i tematyką bardzo od przygód muzealnika detektywa, znanego jako Pan Samochodzik, odległymi. W jego głowie bowiem kiełkował już inny rodzaj narracji, inni bohaterowie, w sam raz przykrojeni do wyobraźni starzejącego się i wciąż niespełnionego pisarza. Tamtej zimy myślał Nienacki o napisaniu powieści skandalizującej. I myśli tej nie porzucił nawet wtedy, kiedy słyszał dzwony w kościele Jerzwałckim i kiedy widział w swoim czarno-białym telewizorze świąteczne dekoracje za plecami odzianych w mundury spikerów siedzących w studio przy Woronicza w Warszawie. Myśl o napisaniu powieści skandalizującej, która o tym wiedział na pewno, zyska aprobatę, jeśli nie aplauz, władz, nie opuszczała go ani na moment. Był jeden problem. Nienacki miał za sobą kilka nieudanych prób powieściowych przeznaczonych dla dorosłych i dobrze pamiętał, jak te jego produkcje przywitała krytyka. Zostały ocenione bardzo źle, a jego samego sklasyfikowano jako pisarza dla dzieci. Był przekonany, że został wygryziony z rynku przez konkurencję. Nie miał jednak na to wpływu. Partia, komuniści, jakby tego wszystkiego nie nazywać, nie stanowili organizacji jednolitej. Trwały walki frakcyjne i przez lata całe on, Zbigniew Nienacki, należał do frakcji, która była w mniejszości, a na pewno była w mniejszości, jeśli idzie o propagandę drukowaną. Myśl ta nie uspokajała jednak wcale Nienackiego i nie gasiła ognia jego obsesji. Obsesja ta wynikała zaś nie tylko z kompulsywnej natury, nie tylko z jego chęci ciągłego udowadniania sobie i innym, że się do czegoś nadaje, nie tylko z łapczywości na niewieście wdzięki, która podnosiła mu samoocenę znacznie wyżej niż wydania kolejnych książek, ale także z prostego faktu, jakim był upływ czasu. Nienacki czuł się może nie staro, ale widział, że konieczne jest jakieś zabezpieczenie na przyszłość. Emerytura, tantiemy, honoraria, to wszystko miało znaczenie, ale wiedział przecież, że nie może w nieskończoność ciągnąć serii o panu samochodziku, bo oszaleje. W skrytości ducha nienawidził swojego bohatera. Poczciwego safanduły, który co prawda zawsze zwyciężał na koniec, ale pomagał mu w tym samochód i jakieś nieistotne wcale dla całej gawędy dzieci. Dzieci nienacki nie lubił. Miał jednego syna, ale i tego zostawił w łodzi. Postaci dziecięce zaś umieszczał w książkach, bo taki był przymus i wymogi rynku. Nie ma książek dla dzieci bez dzieci. Problem w tym, że dzieci w książkach Nienackiego były całkowicie nieautentyczne. Miały nieautentyczne przezwiska, nieautentyczne rekwizyty, zachowywały się sztucznie i w zasadzie nikt z młodocianych odbiorców prozy Nienackiego się z nimi nie utożsamiał. Wszystkie zainteresowane jego książkami dzieci chciały być tylko i wyłącznie panem samochodzikiem. Nikt z dziecięcych czytelników nie pamiętał nawet, kim był Wilhelm Tell, Sokole Oko i Wiewiórka. I nikogo te postaci nie interesowały. Może gdyby nienacki był homoseksualistą, pedofilem, tchnąłby w nie więcej życia. Niestety był heteroseksualnym mężczyzną nie mającym serca dla dzieci. I gdyby nie to, że w najlepszym, nakręconym według jego prozy serialu, zatytułowanym Pan Samochodzik i Templariusze, w rolę jednego z chłopców wcielił się Romek Mosior, a głównego bohatera zagrał Staszek Mikulski, nikt nie pamiętałby, że w tych książkach występowały jakieś dzieci. Ach, ten Staszek! pomyślał z zazdrością Nienacki i zacisnął zęby. Stanisław Mikulski powszechnie uchodził za najprzystojniejszego aktora w polskim kinie. Był na dodatek zaprzyjaźniony ze wszystkimi możliwymi służbowymi pionami komunistycznego państwa, a byli nawet tacy, którzy twierdzili, że pochodzący jak Nienacki z Łodzi Mikulski pomagał w zwalczaniu zbrojnego podziemia po wojnie. Nie mogła to być jednak prawda. Nienacki zdawał sobie sprawę, że dla takiego Mikulskiego nie jest żadną konkurencją, a chodziło mu oczywiście o konkurencję u kobiet. Z faktu więc, że to Staszek, jak go nazywał, zagrał pana samochodzika, był raczej zadowolony. Była to jednak radość powierzchowna. W skrytości ducha bowiem marzył Nienacki o tym, by samemu wystąpić w filmie, samemu zagrać pana samochodzika, bez tego cholernego Stacha i bez tych wstrętnych bachorów. Tylko on, Zbigniew Nienacki, pisarz, dramaturg, aktor wreszcie. I piękna, całkowicie mu przy tym oddana Ewa Szykulska. Były to marzenia nieziszczalne. Nie wiadomo było nawet, czy Ewa Szykulska, grająca w serialu Piękną Karen Petersen, kojarzy w ogóle, kto to jest Nienacki. Do pewników zaś można zaliczyć sugestie, że ujrzawszy Zbigniewa w całej okazałości, odwróciłaby się na pięcie i pobiegła za Mikulskim. Ten zaś z kolei, jak szeptano po kątach postarunków milicji obywatelskiej, resortowych, kawiarniach, garnizonach i tatrach robotniczych, był przez całe życie wierny jednej żonie. Co także nie było prawdą, ale nienackiego zawsze zastanawiało. Nie dociekał on jednak zbyt intensywnie, jak wyglądają szczegóły osobistego życia Stacha, albowiem obawiał się trochę jego i jego kontaktów. Eros i tanatos, pomyślał nienacki sam siebie zaskakując. Te dwie siły rządzą moim życiem po czym uznawszy tę myśl za wielce oryginalną, zaczął szykować się do snu. Do wigilii pozostało jeszcze kilka dni, a grudzień w roku 1981 w niczym nie przypominał tych grudni, które znamy dzisiaj. Był ciemny, wietrzny i lodowaty. Ani jedno światełko nie paliło się jeszcze na ogrodowych choinkach w całym Jerzwałdzie I ani jedna wystawa sklepowa nie mogła w żadnym szczególe zdradzić, że oto nadchodzą święta Ciemność, zimno i wicher nad jeziora Tym charakteryzował się grudniowy wieczór w roku 1981, kiedy to generał Jaruzelski wprowadził w całej Polsce stan wojenny Warchoły Pomyślał Nienacki, gładko przechodząc od dręczących go myśli o śmierci i przemijaniu ku sprawom bardziej doczesnym, choć o śmierć także zahaczającym. Dobrze im tak miał oczywiście na myśli tak zwaną opozycję wałęsę michnika ludzi solidarności i wszystko w ogóle co było z tym związane wszystko co był o tym święcie przekonany i na dodatek miał słuszność mogło zagrozić jego pozycji uznanego przez państwo autora Przymanowski miał rację, mruknął do siebie. Powinni ich wszystkich powywieszać. W tym momencie spojrzał w okno i o zgrozo, w szybie odbijającej ciemność tylko i blaski domowych świateł przeglądających się w błocie podwórza ujrzał twarz towarzysza Przymanowskiego, autora poczytnej i z sukcesem sfilmowanej powieści Cztery pancerni i pies. Potrząsnął głową, przetarł okulary najpierw, potem oczy, żeby upewnić się, że miał halucynację. Widmo jednak nie znikało. Najwyraźniej był to towarzysz Przymanowski, który podobnie jak Nienacki nosił okulary i też niemal w tym samym momencie postanowił je przetrzeć wielką, kraciastą chustą wyjętą z kieszeni munduru. Ha! Huknął nienacki. Można by napisać, że huknął z nienacka, gdyby nie było to tak okropnie pretensjonalne. To telewizor. Tak, telewizor dał mu nadzieję. Podobnie jak dawał ją wielu związanym z reżimem komunistycznym ludziom, którzy poza odbiornikami telewizyjnymi nie widzieli już żadnej nadziei. Z tyłu na pewno, nie mogło być przecież inaczej, stał telewizor. Właśnie pokazywali w nim towarzysza pułkownika Przymanowskiego i on się odbijał w oknie wychodzącym na podwórze. Nienacki, który lubił myśleć o sobie jak o człowieku czynu, odwrócił się gwałtownie i zamarł. Telewizor był wyłączony. W kineskopie za to ciemnym i głuchym odbijała się szyba okna wychodzącego na podwórze, a w niej zamazana trochę przez to ciągłe odbijanie się w czymś twarz Janusza Przymanowskiego. – Diabeł! – wyszeptał Nienacki i w tym samym momencie usłyszał, jak jakiś twardy i kanciasty przedmiot spada z dużej wysokości i wali wprost w podłogę sieni, którą dziś w nowoczesnym budownictwie jednorodzinnym nazywamy wiatrołapem, a czasem werandą. – Uspokójcie się, towarzyszu Nienacki – powiedział Przymanowski z telewizora. – Uspokójcie się i posłuchajcie. Nienacki krzyknął i odwrócił się w stronę okna, potem zamarł. No tak, rzekł Przymanowski na szybie. Teraz dużo lepiej, prawda? Widzicie mnie lepiej, kochany autorze, nieprawdaż? Nienacki znów krzyknął, ale głos zamarł mu w gardle. Niedobrze, że tak ciągle krzyczycie, towarzyszu, ciągnął Przymanowski lub to, co za Przymanowskiego brał Nienacki, autor poczytnych książek dla młodzieży. Niedobrze, bo to wam źle robi na płuca. Zbigniew Nienacki poczuł, jak stróżki potu powoli ściekają mu po plecach. Wolno odwrócił się ku kineskopowi telewizora Topas, który dawno temu kupił okazyjnie poprzez znajomości w jednym z łódzkich domów towarowych. Oj, niedobrze z wami ciągnęło widmo towarzysza pułkownika Janusza Przymanowskiego ciągle się wiercicie. Powiedziałem przecież, że lepiej wam będzie oglądać mnie w szybie niż w kineskopie. Podwójne odbicie zamazuje obraz. Dodaje doń nie niepotrzebne, fałszujące rzeczywistość szczegóły, a wam się jeszcze może zdawać, że oglądacie jakiś 17-wieczny niderlandzki obraz pełen iluzji i aluzji. Nieprawdaż? Lubicie obrazy, co? Towarzyszu? Znacie się na tym trochę. Uznawszy odpowiedź za zbędną, Przymanowski ukazał się nienackiemu na szybie, poskrobał się po głowie i jeszcze raz, Przetarł okulary. Nienacki stał jak skamieniały i ani myślał przyznawać się do tego, że nie ma pojęcia o malarstwie. Sztuka go nudzi i choć czasem próbuje coś malować, nigdy nie wyszedł poza szkice pejzaży, które w myślach porównywał do malarstwa impresjonistycznego. Tak, właśnie, towarzyszu Nienacki, rzekło widmo na szybie. Nie wiem, czy się domyślacie, po co się tu pojawiłem, i dlaczego akurat w takiej. A nie innej postaci. Nienacki drgnął, czując, że od jego odpowiedzi na to dziwne pytanie zależy bardzo wiele. Ale wy przecież żyjecie, towarzyszu Przymanowski zaczął asekuracyjnie Nienacki mieszkacie w Warszawie, w ładnym mieszkaniu opowiadał mi o nim jeden poeta Oczywiście, że żyje przerwało mu widmo ale to nie ma nic do rzeczy odpowiadajcie na pytania. Do ciężkich cholery. Obraz na szybie zamazał się lekko i twarz towarzysza Janusza wykrzywiła się tak, że zupełnie przestała przypominać siebie. Kogoś jednak ciągle przypominała. zamiaru podchodzić do drzwi, a na pewno nie od razu. Czekał, ostrożnie rozejrzał się po pokoju, raz jeszcze zerknął na szybę, potem w telewizor, szaro-czarny i całkiem martwy, i dopiero po dłuższej chwili wydusił z zaciśniętego gardła przez wargi spieszchnięte, cichutkie słowo. Proszę. Drzwi otworzyły się delikatnie, zaskrzypiały. Coś szurnęło, tak jakby delikatna jakaś istota zsunęła ze stóp miękkie bambosze. Chwilę później zaś w szparze pomiędzy drzwiami a framugą ukazała się głowa kobiety. Nie młodej już, ale takiej, która uchodzić może jeszcze za interesującą. Nienacki doskonale znał osobę, która pojawiła się w jego mieszkaniu. Była to pani Elwira, bibliotekarka ze szkoły podstawowej w Dobrzykach, położonych nieopodal Jeżwałdu, do której uczęszczały dzieci z okolicznych wiosek. Nienacki znał panią Elwirę, albowiem wielokrotnie próbowała go ona zapraszać na spotkania z dziećmi i młodzieżą, a on czasem się na to godził. Nie za często jednak, bo człowiek nie po to zostaje sławnym pisarzem, żeby pokazywać się na festynach w wiejskiej szkole. Poza tym Nienacki czuł to wyraźnie: pomiędzy nim a panią Elwirą nie było, jak to się dziś mawia, chemii. To znaczy, on sam miał w sobie dosyć chemii, żeby wyprać w tym całą zabrudzoną przez mieszkańców jeżwałdu bieliznę, a owe trujące i zabójcze opary emitował w kierunku każdej w zasadzie istoty posiadającej dłuższe trochę włosy i używającej szminki do ust, nie odbierał jednak żadnych sygnałów z drugiej strony. Pani Elwira uśmiechała się do niego, raz nawet przyjacielsko puknęła go dłonią w ramię, ale to było wszystko. Żadnych spojrzeń, znamionujących głębsze uczucia, żadnych gestów cieplejszych, żadnego głaskania się po szyi i temu podobnych historii. Nic. No i teraz właśnie ta dziwna kobieta, odporna na jego męski wdzięk, którego nienacki był pewien jak kogut faktu, iż całe podwórko należy do niego, niewrażliwa na jego sławę pisarską, stała w drzwiach kuchni. Popatrzyła nań pytająco, a on nie wyrzekł ani słowa, całkowicie zaskoczony jej wizytą. Powinien zaprosić ją do środka, zaproponować herbatę, ciastko albo cokolwiek, w ostateczności nawet wódkę, a nie stać jak to ciele i patrzeć wyczekująco. Nienacki nie wiedział, co zrobić. Pomyślał przez chwilę, że może jej się odmieniło, przechodziła akurat obok, idąc w kierunku wsi Dobrzyki, i pomyślała, że może jednak zajrzy do niego, bo coś drgnęło w jej sercu. Przyznać musimy tu, że istotnie pani Elwira była zainteresowana Nienackim, ale jego przypuszczenia dotyczące natury owego zainteresowania mijały się całkiem z prawdziwą jego naturą. Było to zainteresowanie zupełnie innego rodzaju, który, wyjaśnijmy to na początku, pozostawał całkiem poza sferą nie tylko zainteresowania, ale także percepcji Zbigniewa Nienackiego. – Panie Zbigniewie, czy mogę wejść? – Zapytała bibliotekarka, widząc, że Nienacki wygląda na niezdecydowanego. Patrzy wzrokiem błędnym i porusza rękami tak, jakby gwałtowny cios pałką w głowę pozbawił go całkowicie koordynacji. Eee, wyrwało się Nienackiemu, ależ, oczywiście, proszę, proszę. Po tych słowach ruszył ku drzwiom, otworzył je szerzej i ujmując dłoń pani Elwiry, próbował złożyć na niej pocałunek. Kobieta jednak stanowczo, choć delikatnie, wysunęła ją z jego ręki i nienacki poczuł się już całkowicie zmieszany. Najpierw pułkownik Przymanowski na szybie, a teraz ona pomyślał pozornie logicznie, bo przecież nie mógł wiedzieć ani rozumieć, dlaczego pani Elwira zjawiła się w jego domu właśnie wtedy, kiedy na szybie ukazała się postać Janusza Przymanowskiego. Oboje stali przez dłuższą chwilę naprzeciwko siebie, zanim Nienacki nie ochłonął na dobre. Ruszył wtedy ku stołowi, wskazał krzesło bibliotekarce i zaproponował, że zrobi herbatę dla niej i dla siebie. Pani Elwira skinęła głową, milcząc. Pewnie zastanawia się pan, po co tu przyszłam? rzekła cicho Elwira. Przechodziła pani przypadkiem i postanowiła zajrzeć do mnie starego kawalera próbował żartować nienacki udając że cała wieś nie wie i nie rozumie kim jest i jak wygląda jego osobiste życie bibliotekarka uśmiechnęła się smutno nie rzekła przecież pan wie że wcale nie nie przechodziłam przypadkiem przyszłam tu specjalnie aż z Dobrzyk specjalnie dla pana nienacki szerzej otworzył oczy choć wydawało się że jest to niemożliwe albowiem wiecznie miał je wybałuszone Dodajmy tu przy okazji, że pochodząca z północnego Mazowsza, bibliotekarka odmieniła nazwę miejscowości w charakterystyczny dla tego regionu, a także dla części Podlasia sposób. Powiedziała z dobrzyk, a nie z dobrzyków. Tak jak niektórzy mówią z tymiank, a nie z tymianek. Z groch imbrzyk, a nie z grochów imbrzyków. Specjalnie dla mnie? Nienacki bardzo nieszczerze się zdziwił. Naprawdę? Potem zaś popatrzył na Elwirę tak, jakby miał do czynienia z podlotkiem, który przełamawszy wszystkie bariery wstydu zapukał do drzwi mężczyzny rzucającego na prawo i lewo zniewalające zaklęcia i spojrzenia. Nie napotkał jednak w oczach Elwiry tego, co podsuwała mu wyobraźnia. Zobaczył tam spokój, a może nawet coś w rodzaju delikatnego szyderstwa. W którym wylądowali, przypominało szpital, tak się przynajmniej wydawało Nienackiemu na pierwszy rzut oka. Po chwili jednak zorientował się, że to nie szpital, ale kostnica. Zmylili go ludzie w białych strojach, przypominający z daleka lekarzy. Kiedy jednak nienacki wraz ze swoim przewodnikiem znaleźli się bliżej nich, najwybitniejszy polski pisarz książek dla młodzieży zrozumiał, że lekarze nie mogą tak wyglądać. W oświetlonym mrugającą jarzeniówką pomieszczeniu siedziało dwóch drabów w białych, lekko przybrudzonych kitlach. Jeden z nich miał zeza tak strasznego, że w ogóle nie można było zrozumieć, jak to się dzieje, że chodzi po ziemi i trafia w otwory drzwiowe miast leżeć na podłodze bez możliwości utrzymania pozycji pionowej i wzywać pomocy. Drugi, krępy karzeł z czerniejącym zarostem na twarzy i takimi szpaznokciami, wydłubywał coś sobie z zębów. Na wykonanych Staniego lastryko podwyższeniach leżeli zmarli przykryci białymi płachtami. Nienacki zamarł. Przypomniał sobie książkę Dickensa i zdawało mu się, że za chwilę on sam albo jeden z siedzących na stołkach szatanów uśmiechnie się i podniesie jedno z płcien, a on, zbigniew nienacki, zobaczy samego siebie z twarzą zastygłą i stężałą. W tej chwili nic takiego jednak się nie wydarzyło. Stało się za to coś o wiele bardziej, jeśli spojrzeć na rzecz z punktu widzenia żywego, zbiwniewania nackiego, wstrząsającego. Otworzyły się nagle drzwi do przybytku śmierci i stanęła w nich jego żona, ta, którą poślubił dawno temu. Postarzała się i przywędła. Można nawet rzec, że przypominała trochę mężczyznę. Jej mina nie zdradzała bynajmniej smutku, raczej ulgę, a może nawet radość? Nienacki prawie krzyknął na jej widok, a Dickens, choć wiedział przecież, że nikt nie może ich zobaczyć ani usłyszeć, położył sobie palec na ustach. Posługacze śmierci podnieśli najpierw głowy, a potem uśmiechnęli się szeroko. Zazowaty, widocznie lepiej wychowany od swojego kolegi, wstał nawet z krzesła i usiłował pocałować w dłoń małżonkę Nienackiego, ale nie trafił w nią ustami. A może po prostu kobieta sprytnie wysunęła swoją drobną rękę z jego klejącej się od potu graby? Trudno dokładnie orzec. W każdym razie pojawienie się pani Nienackiej wywołało w pracownikach kostnicy szczerą radość, a nawet z trudem maskowany entuzjazm. — Pokażcie go! — bez zbędnych ceregieli zażądała Nienacka, a Zezowaty, słysząc te słowa, wyszczerzył zęby i skinął głową na owłosionego gnoma, który wreszcie wydobył z zębodołu to co się tam ukryło i oglądał teraz w świetle jarzeniówki tę antymaterię przyklejoną do paznokcia. Widząc jednak gest swojego kolegi, strzepnął to świństwo na podłogę i ruszył na zaplecze. Nienacka uśmiechnęła się krzywo. Po chwili z ciemnej przestrzeni znajdującej się gdzieś poza kostnicą, z tej otchłani graniczącej z piekłem wytoczyło się pordzewiałe szpitalne łóżko, na którym leżał jakiś niespecjalnie wypukły kształt, przykryty białą płachtą. Łóżko popychał Gnom, sapiąc przy tym trochę. Musimy bowiem zawsze pamiętać o tym, że nawet ci, co niespecjalnie dużo ważyli za życia, są po śmierci cholernie ciężcy. Gnom ustawił łóżko pomiędzy kobietą a swoim zezowatym kolegą. Nienacki i Dickens, niewidoczni dla nikogo w tej sali, stanęli blisko, ale z drugiej strony, żeby wszystko dokładnie widzieć. Zezowaty najpierw przyozdobił swoją szatańską twarz uśmiechem, obnażając przy tym żółte zęby ze szczelinami, pozapychanymi twarogiem pochodzącym z bułki, którą matka przygotowała mu rano, a potem gwałtownym ruchem odsłonił twarz nieboszczyka. Sytuacja, choć rzeczywista, przecież zaczęła przypominać sławną w pewnych kręgach młodzieży scenę z popularnej powieści Karola Maja Skarb w srebrnym jeziorze, której bohaterem jest, rzecz jasna, wóz w, w Winetu. Jest to scena sławna przez to, że po jej przeczytaniu młodzi wielbiciele twórczości Karola Maja zwykle przerzucają się na jakieś inne paliwo emocjonalne, albo po prostu zniechęceni do zagadek i przygód dzielnych traperów i Indian, rozglądają się za jakimiś sympatycznymi koleżankami. Scena ta opisana jest w sposób następujący. Na polane wyszedł Winetu. Na polanie siedział Winetu. Uff, powiedział Winetu. I. Koniec. Wymowa tego przypadku jest w ocenie wielu osób miażdżąca i nie nadaje się do obrony. No, ale są przecież w życiu i literaturze sytuacje, od których nie ma ucieczki. Tak jak w tej kostnicy. Na szpitalnym łóżku leżał Nienacki, a obok całkiem żywy stał Nienacki. Towarzyszył mu zaś najwybitniejszy pisarz epoki wiktoriańskiej, Karol Dickens, który przybył z zaświatów. Masakra, jakby powiedziało wielu w takiej chwili. Żona Nienackiego pociągnęła nosem. Nie wiadomo, czy z żalu, czy też z powodu chłodu, który panował w kostnicy. Zezowaty przesunął niżej prześcieradło. Nienacki o mało nie zemdlał widział siebie nagiego i wychudzonego widział swoją pożółkłą twarz bez okularów która wyglądała całkiem nie choć przecież poznał się od razu i nie miał żadnych wątpliwości co do tego że na tym łóżku leży on sam tyle że martwy na co umarłem zapytał cicho dickensa ale odpowiedzi udzieliła mu jego własna żona nie powinien ty lepić rzekła cicho Serce nie wytrzymało.